Witajcie, bardzo często piszecie do mnie z zapytaniem, jakie filmy o starożytnym Egipcie bym polecił. Dlatego też postanowiłem przygotować na ten temat materiał. Przedstawię tutaj filmy dokumentalne, fabularno-dokumentalne oraz fabularne. Zapraszam do obejrzenia materiału. Pierwszy na naszej liście jest 4-odcinkowy serial dokumentalny Śladami polskich archeologów. Autorstwa Huberta Chudzio. Serial został nagrany w 2006 roku i w kolejnych jego odcinkach będziemy towarzyszyć polskim badaczom na różnych stanowiskach archeologicznych w Egipcie. W pierwszym odcinku potowarzyszymy misji archeologicznej badającej nekropolię w Sakkarze. Jest to największy cmentarz na świecie. Zobaczymy także grobowiec wezyra Merenebefa. Grobowiec ten uchodzi za jeden z najpiękniejszych grobowców znalezionych w Egipcie. Został on odkryty właśnie przez polskich archeologów. W drugim odcinku przyjrzymy się pracom polskich egiptologów w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale to właśnie dzięki polskim archeologom tą świątynię możemy podziwiać do dnia dzisiejszego, praktycznie pełnej jej okazałości. Trzeci odcinek jest poświęcony tzw. misji skalnej Andrzeja Niwińskiego, który nad świątynią Hatszepsut w Deir el-Bahari od wielu dziesięcioleci szuka grobowca faraona Herhora. W czwartym i ostatnim odcinku wrócimy znów do Sakkary, aby przyjrzeć się grobowcowi kapłana Ni-Ankh-Nefertuma. Filmem zdecydowanie wartym obejrzenia jest dokument Moniki Krupy z 2020 roku, A co jeśli nic, opowiadający o misji skalnej Andrzeja Niwińskiego i jego poszukiwaniach grobowca Herhora. O filmie tym niejednokrotnie wspominałem już na kanale. A teraz przejdźmy do produkcji zagranicznych. Starożytni Egipcjanie to fabularyzowany serial dokumentalny, zrealizowany w 2003 roku przez telewizję BBC. Składa się on z 4 odcinków, z których każdy opowiada inną starożytną, dramatyczną historię. W pierwszym odcinku przyjrzymy się młodemu faraonowi Tutmosowi III, który dopiero co wstąpił na tron, a już musi się borykać z widmem wojny, a także jego żołnierzom i słynnej bitwie pod Megiddo. Drugi odcinek opowiada o rabusiach grobowców, którzy w okresie rameseickim, czyli pod koniec nowego państwa, dopuścili się zbrodni obrabowania królewskiego grobowca, a także zniszczenia królewskiej mumii. Trzeci odcinek dzieje się w okresie późnym i opowiada o morderstwie w świątyni. Natomiast ostatni odcinek dzieje się w czasach ptolemejskich i opowiada o biednych bliźniaczkach, do których uśmiechnął się los i zostały kapłankami Apisa. Tak jak wcześniej wspominałem, wszystkie te historie są znane ze starożytnych dokumentów i wydarzyły się naprawdę. Innym ciekawym, fabularyzowanym serialem dokumentalnym zrealizowanym przez telewizję BBC jest Egipt z 2005 roku. Opowiada on historię wielkich odkrywców starożytnego Egiptu, Howarda Cartera i Lorda Carnarvona, Belconiego i jego żony Sary, a także Champolliona, który rozszyfrował hieroglify. Serial składa się z 6 odcinków. Przy okazji premiery tego serialu została również wydana książka o tym samym tytule i opowiadająca o pionierach odkrywania zabytków starożytnego Egiptu. Jej autorką jest Joyce Tildesley. Ciekawym dokumentem jest również Grobowiec w Sakkarze, zrealizowany przez Netflixa w ubiegłym roku. I jeżeli chodzi o seriale dokumentalne, to by było na tyle. Naprawdę obejrzałem ich bardzo dużo. Jednak ciężko mi jakiekolwiek polecić. Większość z nich była naprawdę słaba, a niektóre wręcz starały się jakby bazować na kontrowersji. Co do innych zastanawiam się, po co w ogóle powstały. Na przykład kiedyś oglądałem film dokumentalny, w
którym naukowcy próbowali zrekonstruować łódź, którą przewożono bloki kamienne do budowy piramidy. Jeszcze zanim umieszczono na niej blok, łódź zaczęła tonąć. Sam wiedziałem, że to dlatego, ponieważ użyto sztucznych lin, które nie nasiąkają wodą, a co za tym idzie, nie pęcznieją. A w taki właśnie sposób budowano staroegipskie łodzie. Natomiast badacz, który rekonstruował tą łódź, zastanawiał się, co poszło nie tak, dlaczego łódź idzie na dno. Oczywiście po jakimś czasie doszedł do tego, że to wina współczesnych lin. Jednak bardzo mnie zastanawiało, i w sumie do dzisiaj mnie zastanawia, czy ten mężczyzna serio tego nie wiedział, czy tylko na potrzebę dokumentu zrobił z siebie debila. A jeżeli tak, to dlaczego? Dlatego właśnie polecam wam książki, a nie filmy. Pytaliście mnie też bardzo często o filmy aktorskie, fabularne. I powiem wam szczerze, że widziałem chyba wszystkie filmy aktorskie, jakie kiedykolwiek nakręcono o Egipcie, a tak naprawdę tylko jeden z nich był dobry i coś sobą reprezentował. Jest to hiszpański film Alejandra Amebara pod tytułem Agora z 2009 roku. Opowiada on prawdziwą historię egipskiej filozofki Hepatii z Aleksandrii, której przyszło żyć w naprawdę ciężkich czasach, a dokładnie podczas zmierzchu cywilizacji starożytnego Egiptu. Film ten wywołał bardzo duże kontrowersje, ale moim zdaniem tylko i wyłącznie dlatego, że jak to stwierdził Platon, za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im prawdę. Jest to jeden z moich ulubionych filmów i to nie tylko o Egipcie, tylko tak ogólnie. I uważam, że każdy powinien go zobaczyć. Podejść do niego z otwartym umysłem i przemyśleć to, co zostało w nim pokazane. Tym bardziej, że historia ta jest prawdziwa. Jakiś czas temu wspominałem także o serialu El Malek, czyli Król, który miał opowiadać historię faraona Ahmose I i jego wojny z Hyksosami. Bardzo liczyłem na to, że serial jednak ujrzy światło dzienne, pomimo tego, że jego scenografia była mocno niehistoryczna. Jednak do dzisiejszego dnia nie ma o nim żadnych wiadomości, a w tym przypadku brak wiadomości to złe wiadomości. Śledzę nawet egipskie, arabskojęzyczne strony i nawet tam nic nie ma. Ostatnie wiadomości pochodzą z okresu Ramadanu, kiedy to podano do wiadomości, że serial jednak nie zostanie wyemitowany. A w tym filmie to by było na tyle. Powiedzcie, czy oglądaliście któryś z tych filmów, które wymieniłem i co o nim myślicie? I do usłyszenia w kolejnych filmach.